Nie mam zastrzeżeń do jakości usług świadczonych przez poradnie i przez gabinety w Pana Zakładzie Pracy, gdyż niedawno dostałem skierowanie do poradni rehabilitacyjnej. Jestem bardzo zadowolony. Natomiast moje pytanie będzie się tyczyło innej sprawy, mianowicie organizacji świadczenia tych usług, gdyż w marcu chciałem zapisać mojego syna do jednej z poradni specjalistycznych. Najbliższy termin, jaki został mi wyznaczony, był to termin gdzieś pod koniec czerwca. Natomiast oczywiście również otrzymałem informację, że gdybym się na to zgodził, mogę ten termin przyspieszyć w ramach wizyty prywatnej. Ta wizyta prywatna się odbyła, gdyż zależało mi na tym, aby moje dziecko zostało przebadane. I mam tutaj pytanie, czy lekarze, którzy według mnie mają prawo oczywiście w sposób prywatny świadczyć tam dane usługi, czy oni je wykonują po godzinach pracy, kiedy usługi są świadczone na fundusz, czy w trakcie, ponieważ wtedy, kiedy moja żona z dzieckiem się udała do tej poradni, mimo tego, że była wizyta umówiona na określoną godzinę, i tak musiała około godziny czekać na przyjęcie. W międzyczasie do tego samego gabinetu wchodzili pacjenci, którzy, no, w domyśle, nie jestem tego pewien, to zaznaczam, prawdopodobnie byli zapisani na wizyty bezpłatne w ramach funduszu. No, w moim rozumieniu sprawy takie praktyki nie powinny być obecne, nie powinny być wykonywane przez lekarzy w Pana Zakładzie Pracy. Żeby w trakcie godzin pracy w przychodniach świadczyć usługi prywatne, pobierać za to pieniądze, oczywiście kwitek, paragon został wydany. Tutaj nie ma żadnych zastrzeżeń. Dlaczego można przyjąć osobę prywatnie dużo wcześniej, a nie można przyjąć jej na fundusz we wcześniejszym terminie, skoro i tak te wizyty według mnie się odbywają, no, niejako w godzinach pracy urzędowych?